Z roku na rok ubywa mieszkańców Głogowa. Coraz trudniej zatrzymać tu osoby młode, dla których bardziej atrakcyjne są duże miasta. Dlatego głogowski pośredniak zaprosił w czwartek absolwentów, aby przekonać ich do atrakcyjności regionu. Pieniądze na własny biznes, staże, różnego rodzaju szkolenia, bon na zasiedlenie, pieniądze na wyposażenie i doposażenie stanowisk pracy. Oczywiście mamy bardzo szeroką ofertę, również taką edukacyjną. Mamy uruchomiony dla nich klub pracy, czyli pomagamy, jak znaleźć tą pracę. Mamy oczywiście świetnie przygotowanych pracowników. Takie formy wsparcia istnieją już od jakiegoś czasu, ale być może lepsze uświadomienie młodych przyniesie efekt. Na razie głównym argumentem do pozostania w mieście jest KGHM. Jednak coraz mniej młodych osób chce pisać się na pracę fizyczną. Większość ofert, które publikujemy, dotyczą rzeczywiście stanowisk pracy, które są związane bezpośrednio z procesem produkcyjnym. Natomiast tych ofert jest bardzo dużo. Średnio około 50 jest zawsze na stronie w ramach całej grupy kapitałowej. I jeżeli chodzi o aplikacje, wpływają ich do nas dziesiątki i setki. Aby się wyróżnić, trzeba rzeczywiście zadbać o to, żeby te dokumenty aplikacyjne były przygotowane dobrze i żeby zawierały wszystkie niezbędne elementy i spełniały oczekiwania pracodawcy. Ze statystyk wynika, że w 2023 roku pierwszy raz liczba mieszkańców Głogowa spadła poniżej 60 tysięcy. Przez 10 lat ubyło ponad 8 tysięcy zameldowanych osób. Szacuje się, że w głównej mierze miasto opuszczają osoby młode.